Tak, ten żołnierz został zabrany do szpitala w Warszawie jeszcze przed weekendem. W sobotę lub w niedzielę został przetransportowany samolotem wojskowym do Warszawy, ale wtedy już było wiadomo, że z niego, powiem to brutalnie, to co ja dzisiaj usłyszałam, był transportowany tam na organy. Niestety się okazało, że najprawdopodobniej te organy są zatrute, dlatego że ostrze, którym został ugodzony, było zatrute. I ten żołnierz w stanie, no w zasadzie sztucznie utrzymywany przy życiu, dzisiaj rano usłyszałam, że miał tak być utrzymywany, żeby dotrzymać go tak sztucznie właśnie do powyborów. Żeby już było po wyborach i wtedy już dać mu odejść. To są po prostu, powiem, że jak to usłyszałam, powiem wprost, szlak nie trafił, bo to jest tak takie bezczelne, w ogóle bez serca, bez żadnej w ogóle empatii do kogokolwiek, że to jest nie do wiary, aż nie do wiary.